Uroczyste spotkanie na rynku odbyło się 11 listopada w Lubawce. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nowi członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Po raz pierwszy został zaprezentowany utwór muzyczny, który w przyszłości może zostać hejnałem gminy. Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa. Po mszy korowód przeszedł na lubawski rynek. Zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Na marsz została wciągnięta flaga państwowa. O tym, jak ważne dla każdego Polaka jest święto odzyskania niepodległości, przypominała burmistrz Ewa Kocęba. To święto jest ważne dla upamiętnienia wszystkich tych, którzy za tą naszą niepodległość, za tą naszą wolność walczyli. Jak powiedział Józef Piłsudski, każdy naród, który nie pamięta swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie zasługuje na przyszłość. Dlatego my dzisiaj, będąc tutaj, czcimy wszystkich tych, którzy polegli i od 1795 roku, od utraty przez Polskę niepodległość w walkach powstańczych, powstania listopadowego, powstania styczniowego i wszystkich tych zrywów niepodległościowych, które doprowadziły w 1918 roku do niepodległej Polski. My ich tutaj dzisiaj czcimy. Poseł na Sejm RP Iwona Krawczyk podczas uroczystości podkreślała, że w tym dniu ważna jest wspólnota. My naród, my wspólnota. Różnorodni, inni i odmienni. Ale jakże wspólnie przychodzi nam świętować. Współczesny patriotyzm to tradycja i pamięć o tym, co mamy dzisiaj. Ale współczesny patriotyzm to życie w zgodzie, w pojednaniu i myślenie o tym, co będzie jutro. Cieszę się bardzo, że mogę być tu z wami i wspólnie uczestniczyć w jakże radosnym święcie odzyskania niepodległości. Ślubowanie złożyli nowi członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Panowie prezesi, dowódca drużyny Michał Tobiak melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystości ślubowania członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dziękuję. Ślubuję przestrzegać postanowień statutu OSP i regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Na rynku podczas uroczystości zaprezentowany został utwór muzyczny, który po podjęciu przez Radę stosownej uchwały będzie hejnałem gminy Lubawka. Bardzo, bardzo dziękuję panie Ryszardzie za umożliwienie, za skomponowanie i przekazanie tego utworu dla wszystkich mieszkańców gminy Lubawka. Serdecznie, serdecznie dziękuję.